polskie media milczą o wszystkim. Mam na myśli te media tradycyjne i oficjalne i mówię tak z perspektywy użytkownika, dla którego w wielu wypadkach po prostu mogłyby milczeć i niczego by to nie zmieniało. Mówię tak, bo wydaje mi się, że dzisiaj ludzie znajdują informacje, których potrzebują w wielu różnych innych miejscach i co ciekawe tworzone nie tylko przez profesjonalistów, ale też przez amatorów, półamatorów, półprofesjonalistów i ta alternatywa sieciowa jest bardzo mocna, dlatego że potrafi docierać do nisz, do których media nie docierają, skupiając się na zajmowaniu się tańcem, celebrytami lub wydarzeniami politycznymi, które często też są raczej taką otoczką niż poważną demokracją.